Cześć z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku dosyć radosnym dla mnie, 15 tysięcy subskrypcji osiągnięte, bardzo Wam serdecznie dziękuję, zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain oraz dzisiaj może ciut dłuższe podsumowanie, zaczynamy! Zaczynam od komparika. Jacek Walewski, Bitcoin będzie kosztował, słuchajcie, milion dolarów za 5 lat, tak przynajmniej uważa Raun, Raul Paul. Kryptowalutę mają zacząć kupować duzi gracze i oczywiście on tutaj jest generalnym dyrektorem Global Macro Investor, który ma ponad 50% swojego kapitału w Bitcoinie. Uważa on, że w przeciągu 5 lat Bitcoin osiągnie milion dolarów. Powiedział on to oczywiście w wywiadzie dla Stansberry Research. Mówi o tym, że będą wchodzić w kryptowalutę duzi gracze, że to powiedzmy Grayscale, później MicroStrategy, to ostatnio Square, że to jest dopiero początek. Ktoś ostatnio właśnie mówił o tym, że mm, jeżeli największe firmy USA weszłyby w kryptowaluty, w Bitcoina, to on by, to w rynek zostałoby wpompowane chyba 260 milionów dolarów, nie? <laughs> Jezu, nieźle, nie? No zobaczymy, no prognoza jak prognoza. Przechodzimy sobie dalej. Społeczność DeFi chce oskarżyć, wytoczyć proces sąd sądowy twórcy Gearn Finance Andrew Cronje, a także sforkować WiFi. O, proszę bardzo, czarne chmury nad WiFi. Założyciel, oczywiście, ze względu na to, że miał swój sekretny projekt, który się nie udał. Eminence Protocol zebrał 15 milionów dolarów. Za, zanim, przed tym jak pro, projekt został schakowany przed oficjalnym uruchomieniem no i chodzi tu o to, że ludzie stracili kasę e, chcą oskarżyć, kto? chcą zrobić y, y, Finance fork'a i tego typu rzeczy no wszystko sk oczywiście skończy się w sądzie ja tego gówna dotykać nie będę i mówiłem to już dawno temu przechodzimy sobie dalej kryptoprzestępcy jednoczą się aby bronić Podstawowych wolności społeczności w wojnie przeciwko reżimowi Łukaszenki. Proszę bardzo. Jest to grupa, która nazywa się Cyber Partisans, która, która przeprowadza skoordynowane ataki przeciwko rządowi Łukaszenki. Chodzi oczywiście o zdestabilizację. Hakerzy tutaj działają, aby obalić najdłuższego dykretatora w Europie, który wygrał z 89% poparciem. Ludzie oczywiście. Ludzie oczywiście nie wierzą w to. Stan, czyli stan. Państwo cenzuruje, wprowadza coraz ostatnio, mówiłem o tym Telegramie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, oczywiście, ludzie mogą chcieć dążyć do wolności, tylko zastanawiam się, czy tam w tle nie ma czegoś jeszcze. Czy to nie jest inspirowane, tak? Jak wiecie, to co się w Stanach Zjednoczonych, Antifa, nie Antifa i tak dalej, Później się okazuje, że był jakiś samolot, a w samolocie w większości przypadków przyjezdni. Kiedyś tak została Carska Rosja rozwalona. Został wysłany specjalny, specjalny z Niemiec, właściwie z Prus wtedy, specjalny pociąg z zawodowymi rewolucjonistami, z Leninem na czele. Carska Rosja była bardzo niewygodna, była potężnym krajem. Przechodzimy sobie dalej. Monero rośnie w siłę i umacnia swój byczy trend, tak przynajmniej wygląda. Przełamana jest handlowana pomiędzy długoterminowym oparem na 135, a także na wsparciem na 90. Indykatory Monero są bardzo, czyli wskaźniki są bardzo bycze na wszystkich ramach czasowych. No, i cóż się tutaj może ewentualnie z tym wszystkim stać? Słuchajcie, wszystko wygląda na to, że Monero, no i tutaj ta analizę techniczną to można sobie wkładać. Kieszeń wsadzić. Tak to generalnie wygląda. Ja bym powiedział odnośnie Monero tak: im bardziej coś naciskasz, zakazany owoc smakuje najlepiej. Im bardziej naciskasz, im bardziej starasz się coś stwierdzić, że zakazane, to tym bardziej ludzie będą chcieli. Niby nie ma słabo słabości, no ale wiecie, jak ta analiza techniczna to mnie to nie, nie interesuje. Przechodzimy sobie dalej. Brad Garlinghouse firmy Ripple powiedziałem. Powiedział, iż chcemy, pytamy tylko o level playing field, czyli o generalnie, można podsumować, te same zasady, proste zasady, na których będziemy mogli działać. Chodzi oczywiście o coś takiego, że żeby Stany Zjednoczone wypuściły Single National Regulatory Framework, czyli ramy regulacyjne, które będą dotyczyły całego kraju, a nie Nowy Jork tak, Arizona tak, Wyoming tak, a jeszcze gdzieś tam tak. Oczywiście z jaką stwierdził zobaczcie otherwise the San Francisco Company could find another home, czyli w innym wypadku firma San Francisco może znaleźć inny dom, proszę bardzo Chodzi oczywiście, proszę bardzo, to jest ten tweet ten tweet brada Growing We are not looking to evade US regulation, czyli nie, nie chcemy unikać regulacji Amery e, e, amerykańskich, ale pomóżcie e, pozwólcie nam pomóc wam, o, to jest bardzo dobre stwierdzenie. Help us help you Czyli oni chcą oczywiście, żeby tutaj były jasne regulacje, żeby w ogóle te regulacje były i różne tego typu rzeczy, żeby mogły się firmy rozwijać. No i bardzo dobrze, słuchajcie, a mam nadzieję, że jeśli chodzi o firmę Ripple, to Kermit w końcu się pojawi na kryptowoltowej niedzieli z Majkiem. Kermit, czekamy na Ciebie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, powstał pierwszy marketplace, jeśli chodzi o sprzęt do kopania kryptowalut. Hmm. Jest to oczywiście firma, prezentuje alternatywę do jakichś tam podejrzanych kanałów na tele, telegramowych. Jeśli chodzi o sprzęt, oczywiście z drugiej ręki, czyli sprzęt używany, no bo nowy się kupuje bezpośrednio od opor, producenta. Eee, nazywa się to ASIC Jungle i tam oczywiście można sobie kupić używany sprzęt. Można listować swój sprzęt z tego, co mi się wydaje. Z tego co mi się wydaje, to oczywiście będzie można chyba także ten sprzęt sprzedawać samemu. Firma bazuje w Kanadzie i będą świadczyć usługi klientom z całego świata, którzy, ale muszą być oni zgodni z lokalnymi praw, z lokalnym prawem, z regulacjami, a także z prawem Stanów Zjednoczonych. Bardzo fajna, bardzo fajna inicjatywa. Bardzo mi się to podoba. Przechodzimy sobie dalej. Giełda Gemini podpisuje partnerstwo z licencjonowanym procesorem płatności ze Zjednoczonego Królestwa. Chodzi tu oczywiście o to, aby można było obsługiwać waluty fiat dla brytyjskich klientów. Jest oczywiście giełda braci Winglwos, która chce tutaj skonsolidować swoje regulowane usługi dla klientów w Zjednoczonym Królestwie. Partnerstwo jest z BCB Group, to jest Europejski procesor płatności oczywiście skoncentrowany na kryptowalutach. W tej chwili już współpracuje ten procesor z Coinbase, z Bitstampem, a także z Galaxy Digital. BCB Group jest skoncentrowane na usługach dla instytucjonalnych płatności i oferuje konta biznesowe, płynność, tego typu rzeczy. Dzięki tej współpracy klienci będą mieli dostęp do szybszego wysyłania i otrzymywania funtów brytyjskich Giełda będzie podłączona do API BCB. To jest bardzo fajna informacja. Wszyscy, którzy z Wielkiej Brytanii, z Zjednoczonym Królestwie, z korzystają z Fiatów, chcą wchodzić na giełdę kryptowalut. Nie, nie ma jednak renome, co tu by dużo nie mówić. Przechodzimy sobie do kolejnego. newsa. proszę bardzo, operator Bitmexa, najmuje Chief Compliance Officer, czyli ktoś, kto będzie odpowiedzialny za zgodność z przepisami po tym jak czy w trakcie tego, jak są zarzuty kryminalne przeciwko Bitmexowi, chodzi oczywiście o naruszenie AML-u. Zatrudniony został Malcolm Wright, zaginiony brat Krega jako Chief Compliance Officer. Ogłoszono to oczywiście 12, czyli dzisiaj. E, ta 100X to jest grupa, która oczywiście jest właścicielem Bitmexa. E, e, w tej chwili jest szefem A Advisory Council of and AML Working Group at Global Digital Finance. I tak dalej. Cóż można powiedzieć? Starają się, słuchajcie, złe wrażenie zatrzeć, ale bez kartam się na pewno nie obejdzie. Być może, słuchajcie, być może, i to jest moja teoria: być może już tam jakieś ustalenia, ugoda z CFTC idzie, i to był być może jeden z wymogów, które CFTC zarządzało, sąd zarządzał. Podejrzewam, że może być ugoda. Tak, tak obstawiam, że będzie ugoda, ale oczywiście musieli, głowy się potoczyły. Hayes i ci inni. Przechodzimy dalej, projekt AVE, który bardzo często wspomina Andrzej z dziennej dawki dyskomfortu, zebrał 25 milionów dolarów, otrzymuje od Blockchain.com, a także od innych inwestorów, jest to oczywiście większy, ogromny sukces, inwestorami jest Blockchain Capital, Standard Crypto, a także Blockchain.com Ventures. CEO projektu, Stani Kuleszow, stwierdział, że inwestycja pójdzie na rozwój zespołu Aiva, aby lepiej obsługiwać azjatyjskie rynki i dostarczyć DeFi, zbliżyć DeFi do inwestorów instytucjonalnych. Aive w tej chwili jest trzecim największym protokołem DeFi, który ma wycenę na poziomie zablokowane, przepraszam mnie, wycenę e, zablokowano, czyli tvl ma na poziomie 1,15 miliarda dolarów. Bardzo fajna informacja, tak jak mówiłem, zapraszam na kanał. Dzienna dawka dyskomfortu, oczywiście... Jeśli chodzi o EYWA, przechodzimy sobie dalej. Czy Chiny powinny przyspieszyć wypuszczenie cyfrowego Yuan'a? Tak twierdzi ofic oczywiście oficjal tamtejszego banku centralnego, czyli People's Bank of China, e, który mówi, że wysiłki muszą zostać przyspieszone. E, cyfrowy Yuan powinien być niezależnym i wysokojakościowym elementem narodowej infrastruktury Chin. Tak opublikował Post w South China Morning. Post, tak zgłasza ta gazeta. O co w tym wszystkim chodzi? No najkrócej mówiąc, oni zdają sobie sprawę, że muszą jak najszybciej wybucić CD, CBDC. To jest oczywiście element walki ze Stanami Zjednoczonymi, walki o dominację na świecie. Ten cyfrowy yuan spędza sens powiek bardzo wielu krajów, m.in. Japonii, Stanów Zjednoczonych i innych różnych tutaj gospodarek. Oni się boją, że jak Chińczycy z tym wejdą, to po prostu pozamiatają. A wiadomo, że jak na razie główną walutą jest dolar Amerykański, ale słuchajcie, taki gracz może zagrozić. To nie jest Facebook, którego libre można było pokrzycieć, pokrzyczeć, Facebook się wycofał. Chiny się nie wycofają, a tam się demokracji nie wprowadzi, oni bronią atomową mają. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, dlaczego mi się to nie odświeżyło? F5, co jest kurde. Super, fajna strona. E, dobra, chrzanić to. Większość inwestorów XRP wierzy, że ich aktywo osiągnie 100 dolarów, ale wielu stawia na inną kryptowalutę o małym market capie. Był przeprowadzony. E, Pol, czyli jakieś tam głosowanie jeśli chodzi o anonimowego entuzjastę XRP e, i firmy Ripple to jest XRP Crow ujawnił, że inwestorzy wierzą, że osiągnie ona ponad 100 dolarów i teraz sobie wejdźmy na coin paprykę e, jeżeli XRP w tej chwili kosztuje 25 to do 100 musiałoby urosnąć razy 40 czyli rynek musiałby osiągnąć 40, e, 400 Około pół. pół biliona dolarów. No to myślę, że to nie jest, nie jest coś, co jest niemożliwe. Myślę, że nie jest to coś, co jest niemożliwe. No może nie 589, chociaż w tej chwili jest. No nie, no dobrze, total. Połowa jest dostępna, no na razie 45%. Nie, słuchajcie. Myślę, że nie jest to coś nieosiągalnego, aczkolwiek w tej chwili mało prawdopodobne. Jeśli chodzi o kryptowalutę, zobaczcie tutaj, jeśli chodzi o badania, 1000 osób uczestniczyło. 43% planuje sprzedać częściowo lub w pełni przy oko w okolicach 100 dolarów. 39% twierdzi, że między 10 a 50 pozdało 18%, między 3 a 10 dolarami. Tu mamy wyniki tego głosowania. Hmm. Jeśli chodzi, które aktywo da największe zwroty, to jest 77% głosuje na XRP, 15% na VeChina. Bitcoin i Ethereum zebrały 2,9% i 3,5%. Jeśli chodzi o największe poza XRP hodlowanie, to jest Wiczeń Cardano, Stellar i jedynie 4,1% Ethereum, proszę bardzo, no słuchajcie, wiara w, lud w ludzie nie umiera, no, trzymają, trzymali Dascoin, aż ich wzięła cholera, także, nie no, spokojnie, aktywo spoko, też posiadam, ale no, rozsądnie do tego trzeba podchodzić, przechodzimy sobie dalej, czy to ty Satoshi, 12 milionów dolarów, Zostało przesunięte, przesłane na inny portfel po tym, jak leżało 10 lat. Słuchajcie, 1050 bitcoinów z Ery Satoshi'ego, wykopane w 2010 roku, zostały wysłane w 11, 11 października w 21 transakcjach, po 50, po 50 bitcoinów. To jest oczywiście wartość. No i teraz pytanie, czy to jest zatorz, czy rynek wykosi? A wczoraj opowiedziałem, znalazłem klucze, na live mówiłem, wczoraj mówiłem i co? Przechodzimy sobie dalej. Wieloryb. Wieloryb, a tu słuchajcie, zobaczcie, wygląda na to, że e, krypto wieloryby wzbudziły tutaj poruszenie. E, suma. Hmm, suma 634 milionów dolarów została po prostu nie wiadomo skąd ruszona. Proszę bardzo, 8000 BTC to jest 88 milionów dolarów. Dlaczego tu jest 634? E, na Whale Alercie z Coinbase'a do nieznanego, z Binance'a do nieznanego, kolejne 8000. E, I zobaczcie, za wielorypa używa się, którzy mają ponad 1000 BTC, akurde. E, I wygląda na to, że jest, został zrobiony ruch. Dwa adresy są powiązane z giełdami Coinbase i Binance, i to zastanawia, dlaczego dokładnie taki sam, ilość BTC została wypłacona z tych dwóch różnych giełd. No bo to zobaczcie, z Coinbase'a i z Binance'a. I cóż można powiedzieć, wygląda na to, że chyba mnie będą sprzedawać. Tylko skąd się wzięła cena 634 Miliony dolarów, jeżeli tu jest 88 i tu jest 88, to skąd oni wzięli liczbę 634 miliony? Powiem, chyba że to nie są jedyne, nie są jedyne te. Zobaczmy sobie na Whale Alercie przy okazji, co tu się ostatnio dzieje. Binance USD, dzięki Ciao, ping był, Binance USD, BTC, ETH, TRX. Ale powiem, wiecie co, powiem wam to fajnie, takie spuścić taką transakcję, a później główkują. Co, to, kto, to? <laughs> Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Zilika, palenie Ziliki, właśnie zostało rozpoczęte. Muszę tu, żeby monitor mi się nie wyłączył. Około 35 tysięcy Zilik zostało spalone, jest palone, tak? O, godzinę, co półtorej godziny na mainnecie. Chodzi tutaj oczywiście o wzrost. Ceny kryptowaluty. No i cóż, tu można powiedzieć. W przeciągu kilku dni nowy system stakingowy zostanie uruchomiony, i wszyscy użytkownicy będą mogli czerpać się oczywiście korzyści z też ze stakingu. Zilika uruchomiła zilsłapa, czyli, ale tam na razie nie ma. Palą to palą! No i co z tego? Piją, palą i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej. Ponad 90% prawie 90% adresów bitcoinowych jest w tej chwili na zysku. Tak przynajmniej podają dane. Chodzi o to, że bitcoin osiągnął w tej chwili. Wróćmy tutaj do coin papryki. Bitcoin jest 11573, czyli mamy na zielono, chociaż czajnik, zobaczcie, jak ładnie tu poszedł. I w tej chwili prawie 90% bitcoinowych adresów jest na plusie. Oczywiście, jak zostanie ATH, to jest 8928. Jak zostanie ATH osiągnięte, to oczywiście będzie to 100%, a później już nie będzie 100%. <laughs> o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że cena rośnie. Tak najkrócej można określić. Jeżeli są rekordy, to cena rośnie. No to nic dodać, nic ująć. Przechodzimy sobie dalej. Świetna informacja od firmy Grayscale: Grayscale Ethereum Trust właśnie został SEC Reporting Company, czyli to jest firma, która podlega pod nadzór, jest zarejestrowana w agencji SEC. Podlega po nadzór agencji SEC i oczywiście oni już ja mówiłem o tym. Drugiego złożyli wniosek: Ten Registration Statement on Form 10. Złożyli w taki wniosek, i w tej chwili podlegają, podlegają, można powiedzieć, nadzorowi agencji SEC. To oczywiście ułatwia, nie ma tam ryzyka. Muszą spełniać pewne wymagania, ale później nie ma problemu. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, wspierane przez Ripple Pay ID dodaje nowe funkcjonalności. Tam były też kontrowersje, proces sądowy, chodzi o nazwę i tak dalej, tak dalej. Członkowie wspierający to m.in. Ripple, BitGo, Blockchain.com, Huobi, a także 40 partnerów jako firmy, a także organizacje non-profit dołączyły oczywiście do koalicji Pay ID. No i teraz cóż można powiedzieć, to jest oczywiście verifiable, czyli weryfikowalne PayID używa szyfrowania end-to-end, -end, które generuje wiadomości. No ale jakie są tutaj jakie są tutaj nowe oczywiście funkcjonalności? W tej chwili w końcu PayID wspiera AWS Lambda, czyli Amazon Web Services. Jest to oczywiście platforma obliczeniowa Eee, PayID AWS Lambda działa dokładnie tak jak działałby serwer PayID no czyli tutaj wprowadzono eee, wprowadzono można powiedzieć nową funkcjonalność i okazuje się, że Open Payments Coalition opublikowano w połowie lipca, nie przepraszam czerwca, dżun, to czerwiec że 50 członków konsorcjum Zasięg, zasięg, może, zasięg tego systemu może sięgnąć nawet 120 milionów potencjalnych użytkowników. To jest bardzo fajna informacja i przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Były dyrektor Facebooka twierdzi, że Bitcoin jest polisą ubezpieczeniową przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Chodzi oczywiście o dodruk pieniądza i powiedział to Pal Paltin oczywiście palpatin, nie będę tego tłumaczył, pali hapata kija, weź se w łeb piśmise z kija. Re w Rzeczywistością jest to, że federalna rezerwa wydrukowała tyle pieniędzy, że najprawdopodobniej będzie drukować, napędzać inflację i oczywiście, niezależnie od tego, kto jest w wielkim domu, bitcoin no to jest świetne stwierdzenie. Bitcoin should be in every portfolio innymi słowy, kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi. Połk nie przeszuje, na końcu wypluje, będziecie goli, niczym słup zoli, będziecie czekać za zyskami, niczym kręg wariat, za swoimi kluczami, które Mike na, na no. Który Mike na dnie jeziora znalazł, i teraz nie odnajdzie nawet kręga, ich kręga stara. Dobra, przechodzimy sobie do podsumowania. Słuchajcie, w podsumowaniu troszkę o moim staraniu, słuchajcie, niecałe dwa lata, znaczy niecałe trzy lata i udało się osiągnąć kolejny krok milowy 15 tysięcy subskrypcji. Okrągła liczba. Dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna za to, że poświęcacie swój czas na oglądanie moich wypocin. Korzystacie z tego, co chcę Wam przekazać, zwiększacie zasięgi, dajecie łapki w górę. Jak zapomnieliście, to dajcie. Piszecie komentarze, piszecie do mnie maile, obserwujecie mnie na Twitterze, na Facebooku, dołączyliście do Discorda. Każdy orze jak może. I każdemu pasuje to, co się Każdy ogląda to, co mu pasuje. Oczywiście, następnym krokiem milowym jest 20 tysięcy. I realnym jest osiągnięcie tego w tym roku. To by była już taka naprawdę mega wisienka na torcie, gdyby 20 tysięcy było na przykład w tym roku, albo nawet na trzecią rocznicę kanału, która będzie 4 grudnia. szykuje okazjonalny live, także. E, także dziękuję jeszcze raz. Rob chciałem dalej, staram się nadrobić wszelkie zaległości. Na przykład dzisiaj chciałem do nagrać do końca kryptolotto, ale niestety wylosowałem shitcoina, który jest na tak zajebistej giełdzie, że jak robię sobie trade na pozycji, akurat to co chciałem kupić, nie było dostępne w TT. Mm, nie było dostępne za Bitcoina, było w Tetherze, a Tetera ja nie miałem na Omni, oni obsługują na Omni, musiałem wysłać, sprzedać. Szkoda gadać, zobaczycie w odcinku. Wczoraj była oczywiście kryptowalutowa niedziela z Majkiem, tutaj link Wam wrzucę, Gość, gośćmi byli Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu, był oczywiście Kowalski, pojawił się także w końcu Bartek z Blockspace'a, chwilowo był Feniks, ale się nie odezwał, bo coś tam mu się popsuło, także słuchajcie, przy okazji jest książka Feniksa do, książka do, Feniksa, Feniksa do nabycia. Żeby teraz, bo to mi Mortalus yy, zasugerował, Feniks tam nic nie, nie, jak to się mówi, nie stwierdził, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje. Ja nie twierdzę absolutnie, że Feniksa książka jest zła. Moja wypowiedź w tym, ja nie oceniam, uważam, że będzie zajebista, chętnie ją przeczytam i poczytam i tak dalej, aczkolwiek ja apeluję do ludzi, ja rozumiem, że jesteście fanami i tak dalej, tak? No nie oceniajmy, jak to się mówi, dnia przed zachodem słońca, ani one przed śmiercią. Oceniasz, mówi, że jest najlepsza książka o kryptowolutach. No to przeczytaj tę książkę i wtedy wydaj ocenę. Być może jest najlepsza, niewykluczone, że tak jest. Przeczytam, wydam ocenę. Moim zdaniem jest to śmieszne, tak? No bo, bo jesteś, no to tak jak, tak jak mówię, jak to się mówi, jak kochasz Majka, to nawet jego gówno lepiej pachnie od innych. No, no bądźmy poważnymi ludźmi, tak? Aczkolwiek mówię, Penixman Mamuje, pełne wsparcie, zawsze go zapraszam na live'a, żeby nie było jakichś dziwnych, niedopowiedzeń i tak dalej. O, Majk powiedział, że Twoja książka jest gówniana. Nie, gówno prawda. Nie wiem jaka jest książka, jak tylko ją dostanę, a Feniks miło z tego co wiem to wysłał, oceni ją, ale myślę, że będzie, wiecie, Feniks lubi przykładać się do roboty, więc moim zdaniem będzie na pewno dobra książka, bardzo dobra, może zajebista. Zobaczymy, zaczekamy, zobaczymy, przeczytam, będzie recenzja na kanale. Dobra, żeby odciąć spekulacje... Cóż jeszcze, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Wczoraj na live miałem bardzo fajny kubeczek, hasta lawista socjalista, właśnie do niego sobie dwody naleje. Słuchajcie, w najbliższych no te kryptolot to nieszczęsne chcę wypuścić. I zaczynam czytać White Paper, eee, cóż jeszcze mogę też powiedzieć. Eee, mogę też powiedzieć o tym, że w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny Tankuj z Mikeiem, czyli będziemy grać sobie z World of Tanks. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się te planszówki. No mam, słuchajcie, mam więcej. Akurat w pracy jest teraz troszeczkę więcej pracy, są odbiory na budowie i tak dalej, podania zasilania, bajery, numery, o tyle roboty, tak. Trochę się nie wyrabiam. Na pewno chcę wam przynajmniej jeden research zrobić. Myślę, że zajmę się Filecoinem. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Za tydzień na live jeszcze nie ma linka na kryptowoltowej niedzieli z Majkiem, 131 będzie Adam Kownacki, nasz Mistrz, więc będzie na pewno fajnie, będzie siła. Zapraszam wszystkich. Cóż może jeszcze powiedzieć? no Mam nadzieję, tak jak już mówiłem, że kermit do nas wpadnie. No i tyle zasadniczo, słuchajcie, tyle tyle mogę powiedzieć. Także dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za to, w szczególności, że byliście na premierze, że wspieracie mnie dobrym słowem i kieliszkiem chleba, przynajmniej środkami na kieliszek chleba, bo Polak niewielbłąd, pić musi. A pamiętajcie, że lepiej wackiem grabić liście niż dać kasę socjaliście. I tym optymistycznym akcentem z Wami się żegnam, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.